Afera przetargowa jest dla mnie przykładem złodziejstwa. Nazwijmy rzecz po imieniu. To są środki publiczne, czyli środki nas wszystkich, ciężko pracujących ludzi. Ja nie godzę się po prostu na taki świat, gdzie złodziejstwo jest uhonorowane, gdzie ludzie, którzy nawet nie wstydzą się tego typu rzeczy, że robią to, mogą żyć spokojnie. Natomiast ci, którzy zdecydują się na to, żeby te sprawy obnażyć, muszą ponieść naprawdę duże konsekwencje. Ja słyszałam słowa, że jestem kapusiem. Słyszałam takie słowa. Nazywam się Dorota Zira, jestem lekarzem. W zawodzie pracuję od 17 lat. Od 2005 roku jestem pracownikiem w Urzędzie Administracji Publicznej. Przez pierwsze 5 lat pracowałam jako lekarz. Po 5 latach zostałam awansowana do organizacji zarządczej. 4 lata temu mój szef zaproponował mi w zamian za awans, jak również możliwość dużego rozwoju zawodowego, współuczestniczenie w organizowaniu przetargów z pogwałceniem zasad prawa. Odmówiłam. W pierwszej kolejności polecił mi organizowanie przetargu na ściśle określony sprzęt medyczny. Na moje pytanie, dlaczego kupujemy akurat ten sprzęt medyczny, na który nie ma zapotrzebowania, oznajmił mi, że on będzie podejmował wszystkie decyzje, a ja będę po prostu wykonywać polecenia. Jedna z koleżanek dostała od niego wyraźne polecenie spotkania się z przedstawicielami określonej firmy handlującej sprzętem medycznym poza instytucją. Z jej prezesem miała skontaktować się poprzez swoją prywatną komórkę. Tajemnicą Poliszynela był fakt, że znał tę firmę i pozostawał z nią w stosunkach biznesowych. Trudno mi w tej chwili z pamięci przytoczyć dokładnie, jakie to były wartości, natomiast wiem, że zarówno ja, jak i biegły w zakresie sprzętu medycznego, który prowadził sprawę prokuratorską dotyczącą tych przetargów, wycenił straty Skarbu Państwa na około 500 tysięcy złotych. Przy przetargu, gdzie cała kwota przeznaczona na zakupy wynosiła 1 350 000. W przypadku kardiomonitorów zostały one zakupione w przebiegu tego przetargu po nienaturalnie wysokiej cenie, to jest 25 tysięcy złotych za jeden, podczas gdy ceny znanych na rynku firm za tej klasy kardiomonitory kształtują się między 14-16 tysięcy. W momencie, kiedy nie zgodziłam się podpisać opisów przedstawionych przez mojego szefa, zaczął na mnie krzyczeć, zaczął mi grozić. Początkowo te groźby dotyczyły tylko mojej osoby i tego, co może się stać ze mną i z moją karierą. Natomiast później padały insynuacje, że każdy ma dzieci, każdy ma rodzinę, każdy ma kogoś, na kim mu zależy. Mój szef bardzo często mówił na przykład, że mam wykonywać wszystkie jego polecenia. Jeżeli każe mi srać w spodnie, to mam przy nim srać w spodnie. Mówił mi również, że on jest projektantem mody na schodach fontanny Vitrevi. Ja jestem tylko krawcem w suterenie, który ma szyć i nie odzywać się. Mówił również, że jako przedstawiciel służb mundurowych jestem nikim, jestem szrotem. Początkowo moje relacje z kolegami i koleżankami z biura były bardzo przyjacielskie. Wspieraliśmy się psychicznie, pocieszaliśmy się. Natomiast w miarę upływu czasu, kiedy było już wiadomo, że nasz przełożony nie poniesie konsekwencji, ludzie zaczęli się ode mnie odsuwać. Na początku przestali ze mną rozmawiać. Przestali do mnie przychodzić. Później pojawiły się
negatywne opinie na mój temat, powtarzane mi przez nieliczne osoby, które nie bały się utrzymywać ze mną kontaktów. Na końcu pozostał mi w zasadzie jeden kolega, który od czasu do czasu przychodził do mnie na kawę, ale również przestał, lojalnie mówiąc mi, że dostał ostrzeżenie, że do pewnego pokoju się nie przychodzi. Do tej pory nie jestem zapraszana na żadne odprawy, na żadne uroczystości. Właściwie moja praca ogranicza się do tego, że wchodzę, robię swoje czynności sekretarskie, które są mi zlecane na piśmie, bo nikt ze mną nie rozmawia, i wychodzę. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, początkowo starałam się nie informować ich o moich problemach. Nie chciałam ich martwić. Ale w miarę upływu czasu zrozumiałam, że to, że nie wiedzą, a widzą, że coś się ze mną dzieje, działa na nich jeszcze gorzej. Stawałam się bardzo zamknięta w sobie, wyizolowana z otoczenia. Nie potrafiłam skupić się na tym, co mówią do mnie moi bliscy. Nie potrafiłam się tym bardziej skupić na ich emocjach, na tym, że mnie potrzebują. To zamknięcie w sobie stało się wręcz taką moją postawą życiową w pewnym momencie. Mąż namawiał mnie, żebym ze wszystkiego się wycofała, żebym zmieniła pracę, odeszła stamtąd. Natomiast chciałabym powiedzieć, że z takich sytuacji nie wychodzi się bez szwaku i nie wychodzi się łatwo. Odejście stamtąd nie jest proste. Wyobrażam sobie, że większość ludzi, doświadczając takiej sytuacji i przeżywając takie stany psychiczne wynikające z tej sytuacji, po jakimś czasie nie ma dokąd odejść. Najpierw traci się dobre dusze w pracy, które traktują człowieka jak trędowatego. Następnie, zamykając się w sobie, traci się przyjaciół. Wydaje mi się, że również można przez chwilę nieuwagi, braku skupienia na tym, co należy zrobić, stracić rodzinę. Mnie na szczęście się to nie przydarzyło. Mówię o rodzinie. W bezpośredniej rozmowie ze mną, w obecności innej osoby z biura, pan dyrektor generalny powiedział, że najważniejszą cechą dobrego pracownika jest elastyczność, że należy dostosowywać się do sytuacji, że nie należy stwarzać problemów, że on oczywiście postara się zainteresować tą sprawą, natomiast on nam doradza przede wszystkim elastyczność, bo bez tego nie można utrzymać się na rynku pracy, a zwłaszcza w tak wysokiej instytucji rządowej. Elastyczność rozumiem jako akceptację nieprawidłowości działań mojego szefa oraz nie zgłaszanie więcej tego problemu, nie zawracanie głowy z tego typu problemami wyższym przełożonym. Czy kierownictwo wyjaśniło te wątpliwości dotyczące przetargów? Czy było jakieś postępowanie wewnętrzne wyjaśniające? Nie było żadnego postępowania i w związku z tym, że te działania trwały dalej, a moi przełożeni milczeli, zawiadomiłam jedną z instytucji zajmujących się ściganiem przestępstw gospodarczych. Prokuratura prowadziła tę sprawę 2 lata i po 2 latach umorzyła, natomiast w swoim umorzeniu wykazała szereg nieprawidłowości, między innymi to, że mój przełożony podpisał fałszywe oświadczenie, w którym stwierdził, że nic nie wiązało go z firmami, które wygrały przetarg, a w rzeczywistości posiadał z tymi firmami kontakty stricte biznesowe. Drugą nieprawidłowością były specyfikacje, czyli opisy, które posiadały tak zawężone parametry, że mogły wskazywać na konkretną firmę i na nią wskazywały. Po umorzeniu śledztwa przez prokuraturę mój przełożony powrócił na dotychczas zajmowane stanowisko i nadal jest moim szefem. Nadal stoi na czele biura, którego zadaniem jest m.in. nadzorowanie lub też organizowanie zakupów sprzętu medycznego dla wszystkich zakładów opieki zdrowotnej podległych naszemu resortowi. W praktyce teraz, mimo że jestem osobą, która 17 lat wykonuje zawód lekarza, 10 lat pracowała na wysokim stanowisku urzędniczym i podejmowała niejednokrotnie bardzo trudne decyzje, posiadam specjalizację również. Jestem w trakcie drugiej specjalizacji.
przez mojego szefa zostałam zdegradowana i muszę wykonywać czynności sekretarskie. Zajmuję się kserowaniem dokumentów, odbieraniem telefonów, odpowiadaniem na mało istotne pisma. Jestem izolowana, nie mam żadnych informacji co do tego, czym zajmuje się w tej chwili moje biuro. Jestem całkowicie wyizolowana i tak wygląda moje życie. Teraz, po przeżyciu tej sytuacji, na pewno nie określiłabym się słowem donosiciel. Po prostu powiedziałabym, że z dumą powiedziałabym, że udało mi się pozostać przyzwoitym człowiekiem, mimo niesprzyjających okoliczności.